Witajcie na kanale DynaMotion w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się jak często i w jaki sposób wymieniać baterie w kontrolerach Pack Drive 3LMC. W kontrolerach Pack Drive 3LMC bateria ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, podtrzymuje pamięć nieulotną, w której zapisywane są zmienne nieulotne. W takich zmiennych możemy przechowywać nastawy maszyny sprecyzowane dla konkretnego produktu lub pozycję maszyny. Po drugie, bateria podtrzymuje działanie zegara czasu rzeczywistego. Jeśli bateria jest rozładowana, zegar ustawiany jest na wartość domyślną przy każdym uruchomieniu urządzenia. W kontrolerach LMC Pro i Pro2 stosuje się baterię litową Renata CR2450N o napięciu 3 V. Bateria musi zostać wymieniona po maksymalnie 5 latach od momentu zainstalowania jej w sterowniku. Kontrolery LMC Eco wymagają baterii litowej Renata CR2477N również o napięciu 3 V, którą należy wymieniać co 10 lat. Zaleca się też wymianę lub przynajmniej sprawdzenie stanu baterii po każdej dłuższej przerwie w użytkowaniu urządzenia. W kontrolerach LMC o niskim poziomie baterii informuje komunikat diagnostyczny numer 8037 o treści Battery Low. Po otrzymaniu takiego komunikatu trzeba wymienić baterię w przeciągu 3 dni. W kontrolerach LMC Pro i Pro2 baterie możemy wymieniać w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy kontroler jest włączony, czy wyłączony. W przypadku wymiany baterii przy wyłączonym urządzeniu czas przechowywania danych w pamięci buforowej wynosi około 30 sekund. W związku z tym zalecam wymianę baterii przy włączonym urządzeniu, ponieważ wtedy nie trzeba obawiać się o utratę danych. Komora baterii znajduje się pod panelem obsługi kontrolera. Obok gniazda na kartę Compact Flash. Należy pamiętać, że nie można wyjmować baterii za pomocą narzędzi z metalowymi końcówkami, ponieważ doprowadziłoby to do zwarcia pomiędzy biegunami baterii. Możemy więc użyć szczypiec z izolowanymi końcówkami lub podważyć baterię płaskim śrubokrętem i wyjąć ją palcami. Następnie bierzemy w dłoń nową baterię i ostrożnie wsuwamy ją do gniazda kontrolera do momentu, aż usłyszymy kliknięcie. W kontrolerach LMC ECO bateria znajduje się na drukowanej płytce wewnątrz urządzenia. Wymiana baterii polega na rozlutowaniu rozładowanej baterii i przelutowaniu nowej. Do wymiany baterii w kontrolerach PackDrive 3 LMC ECO upoważniony jest wyłącznie personel Schneider Electric. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, do czego służy wspólna szyna DC w systemach Lexium 52 i Lexium 62 oraz jak ją zaimplementować.